Witam wszystkich w Wielką Sobotę, 3 kwietnia. I rozpocznijmy ten nasz dzisiejszy dzień tekstami biblijnymi. Ze Starego Testamentu, w Psalmie 105, w 7 wersecie jest napisane: On jest Panem, Bogiem Waszym, prawa Jego na całej ziemi. A w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w 18 wierszu, tak czytamy: Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Ciężko wytrzymać ciszę. Bardzo ciężko. Ale czasami są takie momenty w naszym życiu, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co mamy powiedzieć. I myślę sobie, że wielu z nas doświadczyło takich sytuacji życiowych, kiedy rozmawialiśmy z drugą osobą i ta osoba mówiła nam o pewnym swoim trudnym doświadczeniu. I w obliczu tego doświadczenia czuliśmy taką potrzebę, żeby jakoś tej osobie pomóc. Ale tak naprawdę mieliśmy taką świadomość, że nie ma wystarczająco dobrych słów na to, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na sytuację tego człowieka. I wydaje mi się, że w podobnej sytuacji znaleźli się wtedy uczniowie. Mieli świadomość, że Jezus zmarł. Mieli świadomość, że ich Zbawiciel, ich Mistrz, ten, na którego tak bardzo oczekiwali, ten, na którym polegali, zmarł. Został pokonany. I co teraz? Co mieli powiedzieć? Czy były wystarczająco dobre słowa, żeby opisać ich sytuację? Wydaje mi się, że nie za bardzo. My z dzisiejszej perspektywy patrzymy na Wielką Sobotę już przez pryzmat Wielkanocy. I mamy takie przeświadczenie, że przecież Jezus zmartwychwstał. Wiemy, że kolejnego dnia świętujemy Wielkanoc. Ale oni tego nie wiedzieli przecież. Oni byli w zawieszeniu między śmiercią a potencjalnym życiem. Co prawda mieli takie przeświadczenie, że przecież Jezus wspominał, że musi wejść do Jerozolimy, gdzie będzie zabity, ale że zmartwychwstanie 3 dnia. Tylko pytanie, czy widząc śmierć, mając świadomość tego, jak wiele Jezus wycierpiał, mając świadomość tego, że umarł, byli w stanie żyć nadzieją i tym przekonaniem, że po tak wielkim cierpieniu znowu będą w stanie się cieszyć, znowu będą w stanie się radować. Wydaje mi się, że czasami boimy się takiej ciszy. Boimy się takich momentów, kiedy tak po ludzku nie jesteśmy w stanie powiedzieć niczego adekwatnego. Bo bywają takie momenty, gdzie nie ma adekwatnych słów, gdzie nie ma adekwatnych stwierdzeń, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali. Nie było dobrych słów też w tamtej sytuacji. Jednak nasze dzisiejsze teksty biblijne pokazują nam nieco inną perspektywę. Chciałbym jeszcze raz przeczytać te teksty, które przytoczyłem na początku. On jest Panem, Bogiem Waszym, prawa Jego na całej ziemi. I Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Bóg jest wierny swoim słowom. To On jest Bogiem, to On ma kontrolę. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I tak jak dla uczniów, tak jak po ludzku ta sytuacja wydawała się beznadziejna, tak dla Boga nie ma sytuacji, które są bez wyjścia. I nawet w tamtym momencie, nawet w tamtej sytuacji Bóg mógł zareagować. Tak jak uczniowie nie byli w stanie. To jedyne, co było dla nich możliwe, to uchwycenie się Bożej obietnicy. Kiedy Jezus mówił różnego rodzaju treści, to zawsze te treści się wypełniały. Jezus nie rzucał swoich słów na wiatr. I w sytuacji, kiedy mówił także o perspektywie zmartwychwstania, również tych słów na wiatr nie rzucał. Później okazało się, że Jezus zmartwychwstał. Ale w tym momencie, kiedy uczniowie jeszcze tego nie wiedzieli, tak naprawdę jedynym, co mogli zrobić, to uchwycić się Bożej obietnicy. I wydaje mi się, że czasami w naszym życiu jest bardzo podobnie. My czasami nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić. Nie jesteśmy w stanie pojąć pewnych spraw. Bo są ponad nami. Totalnie ponad nami. Jednak w takiej sytuacji możemy skupić się na Bożej perspektywie i na Bożej obietnicy. Pan Jezus cierpiał za każdego z nas. Za nas, ludzi niesprawiedliwych. Po to, aby przywieść nas
do Boga. Dzięki Niemu to stało się możliwe i dzięki Niemu możemy przychodzić dzisiaj do Boga z otwartym sercem. I myślę, że w perspektywie tej Wielkiej Soboty dobrze byłoby się zastanowić, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy. Czy mamy taką perspektywę, że nawet jeżeli nam po ludzku brakuje słów, to możemy uchwycić się tej Bożej obietnicy, która może być związana z różnymi sferami naszego życia. Bo być może niektórzy z Was dzisiaj właśnie znajdują się w takiej sytuacji, kiedy po ludzku tych słów brakuje. Ale spróbujmy w obliczu ludzkich trudności, w obliczu ludzkiej bezradności, właśnie skoncentrować się na nadziei, którą możemy zobaczyć w Panu Bogu. Na nadziei właśnie w tym, że Jezus Chrystus cierpiał za nas, aby przywieść nas do Boga. I On to zrobił. On to wykonał. On sprawił, że coś niemożliwego stało się możliwe. I życzę nam wszystkim, w perspektywie tych świąt także, odkrywania tego, że w Jezusie niemożliwe staje się możliwe. I że nawet jeżeli po ludzku doświadczamy rzeczy ponad nas, to możemy uchwycić się Bożych obietnic, dzięki którym jesteśmy w stanie wejść z nadzieją w kolejne dni. Życzę nam wszystkim błogosławionego, dobrego dnia, pełnego Bożej obecności. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.